Siemaneczko, siemaneczko wszystkim z tej strony, Sniki, tam was kolejnym marynkowaniu. Jeszcze uzupełniam, jestem w pełni zdrów, też jestem ogarnięty tak zajebiście, ale mam nadzieję, że się będzie fajnie, będziecie bawić w tym odcinku arynkowania, że będziecie przyjemnie spędzali ze mną czas. No i cóż, gramy na PGP, czy Volanda teraz się nazywa, więc serdecznie pozdrawiam, oczywiście pozdrawiam każdego, kto tutaj przybył, każdego, kto chciałby się tutaj ze mną bawić i fajnie spędzać czas, bardzo jestem za to wdzięczny, fajnie, że wpadłeś i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej i że będziesz aktywnym widzem i fajnym widzem. Nie no, każdy widz jest fajny, który jest aktywny, a taki ten... A czekajcie, Alaron już chyba nie ma tej zdolności, którą miał wcześniej, przecież ostatnio nim graliśmy, więc w sensie powinien pamiętać, że Alaron już... Ma więcej po prostu obrony i wiecznie dużo obrony ma, wiecznie. O, ty masz klątwę słabości w ogóle. Intrygujące. Już nagrywam, więc nie chcę mi się gadać kolejnego. Jadymy oczywiście. Pierścień złamanej woli, ale zajebiście. Tu mamy minus 2 morala, minus 4 morala. Więc sporo. Do tego inicjatywa, do tego buty ze szczęściem, z obroną. Fajny w sumie, spoko ścieżka. I którą bym bardzo chciał, tak szczerze powiedziawszy, przygarnąłbym ją bardzo szybko. Wygląda się, że gram na frakcję, którą się chcemy tak naprawdę bić i tak niższy moral u tej frakcji jest jak najbardziej pożądany. Musimy zwrócić uwagę bardzo mocno na zniszczenie u przeciwnika, które jest bardzo realne i które jest bardzo niebezpieczne. Z tego co widzę, Mrok jest jak najbardziej do dupy, bo hipnoza na przystani jest zbyt... Okej, no dobra, nie? Człowiek wampiryc mógłby być bardziej użyteczny. Możemy wziąć Seboską prawą i wytrzymałej, zagrać bit, którego jeszcze nigdy w życiu tutaj nie grałem, aczkolwiek klątwa słabości, zmieszanie depa jest jak najbardziej w porządku, mimo wszystko. Może się uda dostać jakieś magię? Tam było, co z mroku jeszcze takiego? Dezo było, był jakiś rozkładzik w sumie. Dezo dość drogie stosunkowo. Ale tylko tym grupowym osłabieniem je baszy, zmieszać mu defa. Not bad, tak naprawdę. Not bad. Wiem, że to zbyt oczywiste, więc dlatego to zagramy po prostu. Dlatego to po prostu zagramy, bo to jest zbyt oczywiste. Dlatego warto to zagrać. Dobra, na pewno laskę chcemy. Dowodzenie, no niekoniecznie. Niekoniecznie chcemy w sumie. Trochę inaczej. No ale pewnie mi będzie dawało do strony śmierci. Grupowe... Dezo bardziej się może przydać niż jakieś tam rzeczy inne. Dobra, mych tak i będzie. Co nie dowodzenie moglibyśmy sobie zrobić. Ta łaska. Dwa machiny wiedza, obrona to wiadomo musi być. Oświecenie niech będzie. Ochrona musi być, atak musi być. Inteligencja niech będzie. Ucznictwo szał jak najbardziej. Tego defik, dobra, jak to wygląda? 5 zdolności, 5, 6, 1, 3. Trochę jest ok. Mi się podoba sobie, co tutaj się dzieje, tak szczerze powiedziawszy. I uważam, że powinienem to, dobra, jakoś wytrzymać. Powinienem to jakoś dać sobie z tym radę. No, ekspercką magię mroku sobie weźmiemy. Czy on takową będzie miał? No nie wiem, no niekoniecznie. Unik osobiście mi się podoba, nawet i to bardzo. Rozkład grupowy. Uważam, że w sumie lepiej mieć niż nie mieć. Tak po prostu, żeby w razie czego mieć. Lepsze dowodzenie, nagroda czarodzieja czy mana. No nie wiem w sumie. Jak to wygląda? 9, 13, 4, ten. Bardzo dużo grupówek. Tak naprawdę no nie wiem, czy ja chcę tego mroku tyle tych grupówek. Szczerze powiedziawszy. Bo w sumie po co?
W sumie po co mi tyle tych grupówek, których nie narzucam? Znaczy będę miał trochę tej many, nie powiem, że nie, no ale to jest 20. Ze sobą to rzucę, rozkład no niby jest, no ale ile to jest 6 mocy rozkład, to tak naprawdę trochę ścierwo. Nie podobasz mi się tak naprawdę, wypad. Okej, lepszy ataczek niech będzie, może akurat hejsta dostaniemy, czy coś w ten deseń. Fajnie by było jeszcze dostać... Dobra, w sumie jest okej. Stawmy sobie trochę kasy na coś intrygującego, na coś niesamowitego, co nam się jeszcze przytrafi w tej grze. Co nam się przytrafi w tej grze, oj, zobaczycie. Nie no, można było iść pod balistę, bo było to. Ale ogólnie ścieżka taka per se sobie. Oślepienie też może być spoko. No ta ścieżka fajnie zmniejsza obronę, zmniejsza te wszystkie rzeczy. Zawsze jakieś szczęście, nawet jak będziemy minusy. Staty mamy dość solidne. Mamy jakieś grupówki. Możemy zmniejszać tego defa tak naprawdę. Mamy dezo, które jest bardzo solidne przeciwko tej frakcji. Które może naprawdę... Naprawdę... spoko tutaj wyjść. To jest bardzo dobre. Mamy mało ochron, więc jak będzie jakieś mocne destro, no to będzie problem. Ale jeżeli tak będzie, no to będziemy musieli sobie po prostu z tym poradzić. No to jest bardzo popularne. No ochronę jakąś mamy, też w sumie mamy unik. W sumie tak też szczelacy, to tak myślę, że mogą mnie co najwyżej popieścić, delikatnie popięcie i nic nam nie zrobią, chyba że coś będzie mocniejszego. Że będzie coś mocniejszego, nie? Jakaś łaska jest, podbijemy sobie trochę staty, trochę inni, może hejścik wejdzie. Staty są, powiedziałbym, że raczej przeciętne. To nie jest wielka ruśne, ale minus 4 moral naprawdę może być bardzo niebezpieczne. Tylko jakby się może dało ten trafić sprzedawcy, to byłoby spoko. Volant naprawdę dość długo tą turę robi. Przesadnie długo robi tą turę. Będziecie to sobie przewincie, bo ja nie będę tego przewijał. Bo ja mam wprost, co sądzę, co myślę. Mogę wam jeszcze coś popowiadać w sumie, bo streama dawno nie było. To możecie doznać, co tam u was, jak wam mijało ostatnie tygodnie. Ja po tym COVID-zie ciągle jestem bardzo wywalony z butów. Dość mocno wywalony jeszcze z butów. Ale już tak nie każdy, zresztą głos mam trochę lepszy niż wczorajszko, jak taki lekki, specyficzny nosowy głos z dziwnym basem oraz dziwną nosowością. Taki jest! Bo taki jest, no nic na to nie poradzimy. A no jeszcze o sumie mocy to nie będzie, ale atak dev, no dużych strzelców, spokojnie. No raczej tam wichura będzie prawka, czy takie pierdolety. Myślę, czy wy też prawą ścieżkę może nie pójść, trochę powiedziawszy szczerze, żeby nie zaryzykować jakimś fajnym artefakciorkiem. No nie wiem. A no widzę, strasznie przesadza. Taka. No ale cóż zrobisz? Nic nie zrobisz. Towarzyski, jak ktoś tak długo, to jest naprawdę bardzo, bardzo irytujące. W ogóle czy się nagrywa? No nagrywa się po prostu szybciej. W sumie 8 minut dopiero jest, nie? No ale już powinno kończyć mniej więcej, no. Ruszyć te pośladeczki i iść do walki. No nie bać się. Tylko ja jestem. Tylko ja, wielki ja i super ja. Dobra. Mi się osobiście podoba buildik, jest dość bardzo oczywisty, więc spoko, więc bardzo, 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 bardzo spoko. Staty tak naprawdę nie są złe, pójdziemy sobie w ścieżkę lewą, żeby mieć więcej możliwości magicznych, żeby lepiej na tym wyjść i tu jest tak naprawdę 6-6, 83 many, to nie jest źle, to jest naprawdę w porządku. Idziemy w lewą ścieżkę z powodów prozaicznych, bo może będzie jakiś artefakt fajny. Fajny czy nie fajny? No zaraz zobaczymy. Mamy koronę, gdzie jest dwa ataku, obrona i moral. Zajebiście. No to super. I do tego tarczy z atakiem, więc powinienem się z tym zmieścić. No, trochę wiedzy nie ma, ale... Ale to jest fajne i do tego... Byśmy sobie sprzedali ten artefakt. Chcę inni sobie zmniejszać, nie? Ale zrobimy sobie ten artefakt i sobie możemy wziąć w sumie... Dwa ataku z tego, czekajcie.
tego dwa ataku wezmę, bo jest 5 stówek taniej. Zawsze coś do przodu, nie? A moglibyśmy 4 ataku. No ale dobra, że nie mam na tyle kasy tak naprawdę. Dobra, weźmy sobie to w takim razie. No i jest spoko. I jest Hirek bardzo fajnym. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie ma co narzekać. Zawsze jesteśmy też tysiaka do przodu tak naprawdę. Znowu. O, on też szybko przeszedł przez podziemię. O kurde, bele. Niewiarygodne. Dobra, musimy pamiętać, że no nie ma tutaj szału, dupy nie urwie. Bo nie wyszkolimy sobie za dużo, bo nie mamy hajsu na to. Ale dwóch jak najbardziej można. Wiadomo, wjazd na chatę mu tam zrobię od razu, nie będę się tym w ogóle jak najbardziej przejmował. Proszę powiedziawszy tym wszystkim, co się tam może wydarzyć. Dobra. Wiadomo, arch to arch musi być. Tu. Dobra, nieulepszonego kupimy. Dobra, i teraz tak. Wiadomo, że musi być... Mam strasznie dużo, mimo mam unik, niby będę miał to Dezo. No coś tam niby będzie, nie? To aby weźmiemy, niech lata, niech go tam denerwuje trochę. Niech go tam denerwuje. No tutaj raczej daje się być ten spoko, tamten niespoko. Porno się na magię ma, więc jakbym miał magię, to ten by był lepszy. Ale w dłuższej perspektywie wolimy sobie kogoś skrzesić, zrobić fokus. No tutaj mimo wszystko tak czy tak ciebie weźmiemy. Lubisz defensywnie stać. Łysego. No ciebie, bo masz więcej manu. No wiecie, teleport spoko, ale czy jest aż tak potrzebny? Ten ma więcej i nie bardzo go w sumie polubiłem. No i naprawdę to nie wiem, ile mi się uda tutaj ulepszyć. Zostaje 700, no tak może z 10 mi się uda. Chłopów zawsze. No nie, no nie ma opcji. Wyjdzie, że mnie nie będzie teraz stać. No widzicie? I tak naprawdę wyszedłem na 0. Jestem geniuszem taktyki. Dobra, ale jest no. No wiem, że kasy braknie. Jakbym nie miał w ogóle tych 500 stówek, to by... Jeszcze gorzej, nie? Jeszcze gorzej by było. No fajnie nawet to wyszło. No spoko. No spoko jest, na moje oko. Jest okej. Okay. Jest po prostu okej. Okay. Okej, okay. Jest. Po prostu. Okej. Okay. Ja będę miał mocny destron, to jestem trochę w dupie, nie? Ale. Ale damy radę. Damy radę. Voland za dużo gra. Voland. Grupowy Dezo mamy. Może wejdzie, może nie. No ja w sumie. On tam wymyśli. Mamy tę klątwę osłabienia. Mamy kimś coś tutaj podziałać. Arch też trochę. Krzesi, jakiś tam wiedza jest na te 2, 3, 4, 5, 6 grup, 5 razy grupówkę gdzieś tam rzucimy. Łaskę jeszcze mamy, więc nie no, w porządku. W porządku, jak najbardziej to jest, szczerze powiedziawszy. Nie będę was oszukiwał. Chyba. Nie znam się. Wy się znacie, wy jesteście eksperci z czatu. Eksperci z czatu zawsze mają rację, wiecie o tym. Nawet ekspert główny Knight of Night. Jacek tutaj niech da koło. O, Jacek jest teraz głównym ekspertem z czatu. Niech wypowie swoją opinię, jak bardzo ten build jest zajebisty. Jak bardzo ten build jest zajebisty. Wiecie, o co chodzi z Gryfem? Jest taka rzecz z Gryfem. No bo on dostanie zaraz Ruius, pewnie wichurę i on się nawet nie ruszy. Napierdolę. No co mu się tam stanęło znowu? Dobra, będę musiał to... Może nie wiem, bo jednak szybko wrócił, ale... Ale nie wiem, co on w ogóle zrobił. Nie wiem, co się w ogóle tam stanęło. Ale szczerze powiedziawszy, no trochę tak... No wiecie, bo też... Serio? Dobra, to przynajmniej wiem, żeby nie ulepszać, nie? Nie wiem, co on tam zrobił w ogóle. W sumie wiecie, bo oni nie będą... Chłopi zazwyczaj nie są brani jako ulubiony wróg.
Taka pozytyw trochę. Dobra, no bierzemy na akurat wojsko, więc w sumie to samo. Nie, na tym bez sensu. Dobra, no ale jest okej. No i dobra, w sumie to ja więcej nic nie robiłem. Wiem, taki Jacek jest zajebisty. I że jest ekspertem z czatu. Nie obrazi się, mam nadzieję. Dajcie znać. Dajcie serio w komentarzu znać, jak wam to mija, jak wam się podoba wszystko. Naprawdę byłbym wdzięczny na taki feedback tego typu. Nie byłbym zły. Naprawdę nie byłbym zły. No, pamiętajmy, że Sylwa ma dużo też wiedzy, więc może być dość męczący. W ten sposób to też jest taka sprawa. Może. Nie bierzemy łysego, bo ostatnio mi się nie podoba granie łysem, bo po co mi tam teleportacja tak naprawdę? Akurat na tą frakcję to trochę się nie trzyma, tak mam większą ini, troszeczkę. Mam ten walon coś odpierdoszył, nie wiem czemu. Dobra. Nie ulubionych w ogóle, czy coś? Dobrze, będzie wychura, rojus, albo jakieś destro, raczej jest światło z życiem. Dobra, spoko loko. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Już nie pamiętam. Na przetrzymanie być. Nie ma balisty. Nie ma morali. No morale ma na trójce. Więc mu zbijemy do zera. 9, 19, 6, 13. Sporo many. Jakieś dwa szczęścia, czyli tak naprawdę zero szczęścia. No tutaj się można fajnie skitrać przed smokiem. No tak też się kurde ustawimy. On też się tam skitrał. Nie, on się ustawi z tej strony. Dobra. Dobra, ty jesteś tu, ty chronisz tych wszystkich na pierwszego strzała. Odwrotnie was muszę dać, ciebie bliżej środka. Aś ryzykowny w sumie się wkładanie tam, no ale dobra. Okej, okay, no i nie ma wichury u niego. Jest polskie dowodzenie, szczęście. Smoków jest 8. Wiem, że tutaj będzie kegwu. Dobra. Dziecko światłości. Dziecko światłości. Raczej on, mi się wydaje. To będzie potem bardzo irytujące. Szczerze powiedziawszy, mógłbym ciebie tutaj klepnąć, ale on raczej stąd nie wyjdzie. Raczej nie będę stąd wychodził. Nie ma ataku. Co on tam ma? Ciekawego na mnie wziął. Nie wiem. Kiedy się skusi tam podlecieć? Nie wiem, czy to będzie dla niego w ogóle dobre. Ciekawe, czy ucieknie tobą. Uciek tobą. No dobra. Wejtnąć, nie mogę dać się też złapać tak szybko. Kości nie ma, kary nawet jakby miał. No dobra, nie, no to tyle to tam. No i dobra, jednak tu podszedł, super. A to zostanie z pełnej strzały. No ten nie zaboli w ogóle tak naprawdę, bo co on, czym on ma zbić? Żeby powiedziawszy, czym on chce mi zagrozić. Wiadomo, ulubionych dwóch wrogów weszło, więc do tego weszły sporo obrażeń. No wiadomo, krąg tam może wejść taki mocny. No to nie jest fajne, że tak stoimy. Trochę wam powiem. Ja trochę mam tej ochrony, ale i tak będzie to boleć. No nie lubię tak. Nie powinien się tak ustawiać na ten bastion. Nigdy to jakoś dobrze nie wychodzi, szczerze wam powiem. Nigdy jakoś to zajebiście nie wychodzi. Dobra, po prostu skrzyczamy i tyle, nie? Nie mogę dać się temu złapać, więc muszę ustawić tak. No może pościągamy kontrę, no to wiadomo, nie będziemy tu się zastanawiać nawet.
Super. Not bad. Not bad. Not bad. Światło ma na pewno i dużo tych grupówek będzie miało. Mi się daje, że na pewno ma boską. Nie możemy rzucić przed nim jakby tego. Możemy na pewno rzucić Dezo. Możemy. Mimo wszystko. Jak najbardziej możemy. Ty mi wtedy wlecisz tu, aczkolwiek ciebie to powinien styknąć po jojkach. Jeśli ty jajek nie masz, no ale wiecie o co mi chodzi. Dobra, posunął mnie dość niefajnie. Jakieś boosty, nie boosty. Na ten moment to nie ma sensu. Po prostu jebaszyć tego smoka ile wlezie. I nie wiem czy... Czy nie zacząć bezpiecznie? W ogóle co to daje? Zmniejsza obronę bardzo mocno. On sobie może wtedy rzucić. Wtedy rzucam tylko na druida tak naprawdę, więc trochę tak słabo to wychodzi. Zaczniemy sobie po prostu od grupowego Dezo. Po prostu od Dezo zaczniemy. Potem będziemy się zastanawiać, co my chcemy zrobić. Może jakiś... Gryf walnie. Walnie tego druida. Ten już nic nie strzela. Mają grupowe oczyszczenia, też muszę uważać na to. Okej. Grupowa boska. Dobra. Okej, super. No wiadomo, dostaniesz złapany. Całe twoje biedne życie. To mi wlecie, jak ja tam wlecę, nie? No nie mogę tego tak zrobić. O. O mi wleci tam, jak ja tam wlecę. I on mnie zastawi, ciebie. Ty mi nie przesuwasz się. To mocno mi tam walniesz. To jest pytanie, bić tego smoka. Przelejtować. Ich już jest trzech mniej tak naprawdę. Byłoby ich mniej. Dużo mniej, nie? Dużo mniej. Fajnie się mu ułożyła inicjatywa. To nie jest fajne. Gry wiadomo wpadł w sidwa. Tam też zostanie. Ech, cholera, nie. Na razie wejta damy. Nie chcę, żeby mi tam wleciała. Najwyżej walnie z łapy potem tą babeczkę po prostu. No i to jest niefajne, że stanęło. No ale dobra. Konik przynajmniej jest wolny. Konik może biegać na biegunach. Nikła zupawka mała, choć dawka, a raz kurwa. To nie wiem czy to ta, ale to ci ze streamów to pamiętają o co chodzi. O co chodzi, to na pewno pamiętają. Ty jesteś wolniejszy. Raczej wejdzie łaska teraz. Bo no boli ona tej boskiej, no ale no ciężko się tak wiecie, wypierdoszyć. Co ja mi tam, rzucę mu co? Boską, osłabienie to on sobie rzuci boską. Ale ja mu zbijam defa też, nie? Więc tak naprawdę jego rzucanie boską wychodzi bardzo na plus. I tak też zrobię. Tak też zrobię. Bo wtedy on jest zmuszony zawsze rzucać boską, a ja mu zbijam tego defa, nie? To jest wszystko w gryfa, mojego kochanego gryfiątka. Szkoda, że nie mam grupowego rozkładziku, ale by pięknie tam wszedł. Jaki ja głupi. Nawet taki rozkład by zabolał tak naprawdę. Wszystko tam. Dobra, no to ja się bawię w takim razie w to co mówiłem. No i mu zbijemy trochę defa. Nawet nie trochę, nawet sporą. Jestem w stanie mu tak ładnie przed koniem uciec? Oczywiście, że jestem. Konik jest na 8. Ładnie tam wbijesz. To się uda. To mnie nie uda się dwóch. No trudno.
Grywa chyba poświęcę, tak szczerze powiedziawszy, bo jest ulubionym wrogiem i on dość szybko leci. I to nie ma co go wskrzeszać trochę. O, grupowa wyżymka, wyżymka grupowa. No nie wiem, czy ja chcę kogoś tam na razie wskrzeszać. Damy sobie i to po prostu. Chyba jestem za nim dopiero. Nie no, ty masz 800 ruchu, ja mam. Na pewno jestem przed tobą. No na pewno, na pewno. Dobra, on mi nie odda, bo jest tezo, nie? Chyba, że blinda dostanę zaraz na twarz i będę płakał. Ale może tak nie będzie. Dobra, czekajcie, bo on co rzucił, bo już zapomniałem. Trzymkę sobie rzucił. No i dobra, no i bajunia, no. To może ten się potem skrzesi, ten jest niefajny. Ten teraz i tak nic nie strzela. 4-8. Ten jest niefajny, bo mnie tymi czarami wali. Weźmy go tam, szturknijmy lekko. Walnijmy balistę, no nie udało się. No, trudno się mówi, żyje się dalej. Dobra. To, bo mi się nic nie udało tak do końca zrobić. Chcemy kogoś boostować. No nie szczelamy też jakoś przesadnie mocno. On już tam wrzucił się, bo ten... Ja teraz zagram łaską. Może mieć po prostu więcej statów, nie? Po prostu tyle. Tyle się mówi. On powinien mnie zostawić. Że powiedziawszy. Nie podoba mi się tam stanie w tej dziurze już, że wam powiem. Lekarz powinien mnie pozostawiać tak naprawdę. Żeby mnie wylazł z koniem. Stąd. W sumie to się dziwię, czemu tego nie zrobił. Typowe oczyszczenie zostało zdjęte. No i któż by się spodziewał. Dobra. Któż by się spodziewał? No któż by się spodziewał tegoż? No któż? No któż, mój drogi, kochany? No któż? Ale udało ci się przehejtować. I raczej cię wysadzę w kosmos za chwilę. To mi się bardzo podoba, że to się tak stało. Gdy będę niby na pełnej od niego, ale... Ten mnie może dopaść, to mi się też trochę nie podobasz. Ale takie już jest życie, ale potem dobra. Że jakiś lag? No nie, nie do końca. Nie do końca. To był na razie wait. To wam powiem trochę do przodu. Bo kolcami mnie tam niby biły, nie? Ja te kolce tam biły. Wiedziałem, że ma oczyszczenie grupowe. Ja się akurat w sumie spodziewałem, krąg zimy. Mogę tam stać, kurwa. Dobra, ja bym stąd wyłaził, tak szczerze powiedziawszy. Okej. Trochę, żeby podejść, po prostu. No i dobra. No to ja to się spodziewałem tego, jak najbardziej mi to nie przeszkadza. Regeneracja oczywiście, że poleciała. Muszę tego szturknąć. Dobra. Idź. No nie podoba mi się regeneracja, no ale oczyszczeniem może ją ściągnę. Tego smoka. Fajnie byłoby, jakby się udało to zrobić. No, 35 to nawet jak strzeli, no nie będzie boleć jakoś przesadnie, no nie będzie, po prostu nie będzie.
Bob jest w sumie zostawiony w niefajnym miejscu. Zabiegać jest niby tutaj. Niby tutaj, nie? On se znowu oczyszczeniem go kosztowało. Szansa, że się uda, jest taka, no... Jakaś niby jest, nie? No i super, udało się. Tam, ja... Noroga, to tam trudno. Fajnie, że mi podszedłeś, szczerze ci powiem. To było przyjemne z twojej strony. Dość bardzo spoko. Dobra, zostawiamy ciebie. 107 punktów życia, to dwóch. Sorry. Szkoda, że się nie udało tej balisty za to, wam powiem. Nie wiem, co z tobą robić, bo potem zaraz będę się leczyć, nie? I tą sukę zabić to też nie jest tak łatwo. No, dobra, no. Ona mi tam może wlecieć, nie? Jak tu stoję, to mi nie wleci. Więc w sumie stój se tok. A ja raz kład ile w ogóle bił? Nie no, jednak się. Dobra. Mamy mu to osłabienie. Wszystko w kunia poszło, wszystko w kunia. On tak się zostawił, że w sumie nie dojdę. Ale... Dobra. Jesteś na pełnej na enda. To co mi się wydaje. 5, 7, 4. Jakiś może... No to by to ciężko by się tu coś przydało. Trzymałość. Też nie mogę dać się złapać, kurde, tak. Wytrzymka w sumie na jego nie jest głupia, nie? Okej. Tam nikogo nie mogę walnąć, ciebie też nie mogę. W sumie ciebie będę chciał zaraz się pierdoszyć. Nawet jakby znowu rzucił tą regenkę. Dobra. Hit, czy ja chcę cię zbijać? Zmusić go tej regeneracji znowu. No nie dochodzę nigdzie, nie? Tebie też w sumie on tutaj. Tak zrobimy, może spróbujmy jakoś przejść. Ja bym mu coś rzucił. Grupowe dezo, nie? To nie ma sensu tak naprawdę. Hipno. Hipno może mi grupowym czyszczeniem ściągnąć, więc nie do końca. Więc na ten moment no nie do końca. Ile bym mu defa jeszcze wtedy zbił? Ciągle ma dużo. Złapiałbym go, styknął. To by go trochę zabolało. To by go trochę zabolało. Rąpowym. Nie mogę deza, bo to mi się w ogóle nie kalkuluje tak naprawdę. Za wybicie w tym momencie też jeszcze. Dobra, bym... Baszył mi tego defa cały czas zbijał. Nie wiem, czy to w ogóle zbija tego defa. Nie wiem, czy to umiejko w ogóle działa, kurwa. Czekajcie, ile. Byłem z 3. O 1 na każdy 3, czyli 3 razy 12, 15, 5. 5, tak szczerze. Samą rzucił, boską pewnie. Regeneracja, dobra. Mogę tylko wieśnioka zabijać. Podobasz mi się. Ale dobra, no muszę tam leść, kurwa. Tym chłopem jakoś zajść od tamtej strony, szczerze muszę leść. Z tamtej strony muszę leść. Tylko ten chłop coś jeszcze robi. D.
Dobra, będzie chciał się zostawić. Ta, ten. Na osłabieniu to on nie bije dużo, nie? Spoko. Spoko. Weź to tam niby kolce dostanę, ale ja stamtąd zaraz pójdę. Stamtąd pójdę. Regenka, aha, okej, okay, dobra, przesunęli. Nie, przesunęli. Aha, i to nie jest fajne, że mnie przesunęli. Bo teraz nie będę mógł. Dobra, ja smoka chyba w ogóle spróbuję wybić na ten moment. Narok też się będzie mógł skrzeszać. To nie jest przyjemne. W sumie spoko, że mnie walłeś. 7 przyjemnie, więc dobra. Aj! Ten jest niefajny, że on się skrzesza, nie? Blind? A ty jesteś, nie jesteś odporny. A jesteś właśnie. Nie. W sumie ty odbijasz. Chciałbym go zmusić, grupowe oczyszczenie wtedy bym musiał zrobić. Nie możesz odejść. Taka jest prawda. Ja się fajnie skitrał tam, tylko zanim on cokolwiek dojdzie, minie 100 godzin. Mam wrażenie, że to w ogóle to zmniejszenie defa nie zadziałało, no ale dobra. Dobra, zbijajmy to. O, nie fajny ten blind był. Nieprzyjemny. Niepotrzebnie tak zrobiłem. Ale dobra, czy ja chcę coś więcej? Dobra, zbijmy tego smoka. Chciałem go teraz zabić. Na 99%? Nie. Wróć teraz, by zyskać 3 miesiące premium. Kurwa. Możesz zrezygnować w każdej chwili. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się więcej. Liczyłem na laka, no. So close, dobra. Tam sobie stój. Tam nie będzie. Ale, kurde, prawie go sprzątłem. No teraz jeszcze to tego. Ten tagowany. Ale dobra, prawie się udało go zmychnąć. Szczerze wam powiem, no ten wózek powinien być dawno zniszczony. Żelazo jeszcze tam rzucę, ale póki jest osłabienie. Znaczy jak chcę rzucić teraz nie osłabienie. Mam wrażenie, że serio mu tego defa nie zbiłem. Czekajcie, zobaczę sobie, jest 28 defa. Na nim jest 51, dobra, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ty powinieneś go zabić, nie? Chcę by tu był. Stawił. Nie skrzeszasz. Jak chłop dojdzie, to chłop zabije po prostu. Cokolwiek chłop dojdzie, to on zabije. Nawet jak mu to jakoś bardzo nie wyjdzie idealnie, ale powinien. Ale powinien zabić, tak sądzę. 3-3 obrażeń. Ty jeszcze trochę hapsów masz. Ten się zblindował trochę. No nie fajnie, że się zblindował. I uciekł nam. To było niefajnie z jego strony. Ale ty nie masz jakoś dużo życia, nie? Ty w ogóle nie bijesz mało bez tym osłabieniu. Uciekamy. Dobra, zrozumiałe. Ale w takim razie ja se chłopa i tak zostawię. Chłop nie może dostać DPS-a teraz. Po prostu nie może. Uciekł tą lafiryndą tam z tyłu. To mi się nie podoba. Ale on nie ma skrzeszenia. Więc możemy na spokojnie. Dobra, bo on wszystkimi będzie chciał uciec. Już jesteś męczący, szczerze ci powiem. Weźmy go, szturknijmy tam po prostu. Jesteś już po prostu męczący. Męczący. Chłop, zanim gdziekolwiek dojdzie, to ja zdążę spłodzić kilka dzieci w międzyczasie, a wy zdążycie zasadzić jajka. Jak się nie sadzi, w sensie wysiedzieć jajka. To mi chodziło. Huh. 17 druidów, no niby coś tam jest jakiś tak. No on już mi... A masz tam 5. Dobra, ten mi się będzie regał zaraz. No powinien gotować jest groźnie, no ale... Szczelisz, 313 many. Grupowa boska i ty boską grupową dostałeś. No to jest...
niebezpieczne trochę. Czy osiłek nigdzie nie dojdzie? A jest to irytujące, to jego uciekanie wszędzie w kąty. Dobra, ale w sumie smoka zabijamy, bo to jest raczej bardziej niż pewne. Raczej bardziej niż pewne, to on się nie będzie mi tutaj regał. Może ryzykować. Mógłby tutaj się stąd nie ruszać. On się pewnie ruszy, bo nie jest głupi. Właśnie, kurwa. Ach. Nie, to wam nie mogę. Dobra. Weź go zabij do cholery. Kurde synie. On nie chce, żeby mi złapał cię, więc ustawię się jakoś tak. Dobra. Już nie biję. Tobie nie teraz. Ciebie przesunę jedno w tą pole. Powiem przesunąć. On już nie ma. Ile ty miałeś defa? 55-41. Sprawdźmy, czy ta miejka w ogóle działa. Bo mam jakieś złe wrażenia, naprawdę. Łaska jeszcze tam siedzi raczej. A jeszcze czwórki, więc spokojnie. No już nie uciekniesz. KGW. Ile ty masz? 34. No zmniejszamy. No to spoko. Tamten cały czas czeka. A tam gdzieś muszę się przesunąć, żeby mnie tym kuniem nie ruszył. Żeby mnie tym kuniem nie ruszył. Jak chłopek przypierdoszy, to się ona zawinie, ta babina. Ta babina to się zawinie. Ona to się zwinie jak stokrotka. Okrotka. I to wszystko wysiłka. No ma to sens, nie? Ma to sens. Masz ciągle strzały, to też się zaraz obudzisz. Regeneracja znowu. Sroń się, regeneracja. O. Może dasik wejdzie. W sumie warto zaryzykować go, trochę przydaszować. I tak tam nie dochodzi, nie? W sumie potem nie wiem, jak to zostawić. By mi tam chciał dojść. No ale może dasz wejdzie. Taki też był plan. Ha! Zgodnie z planem, moi drodzy. Dobra. No, trochę mnie przesunęło, no ale dobra. Dobra. Ile on ma tego defa teraz na niej? 24. Nie, no nie zadziałało. Wytrzymkaście. Nie działa. Dobra, weź go szturchnij. Okej, dobra, no to trochę many straciłem. No trudno się mówi. Ale tak dużo się nie wskrzesił. A, to w sumie to głupie. No dobra. Dobra. Dobra, no to w sumie straciłem bardzo dużo ruchu w swoim biednym życiu.
A trzeba trochę go klepać, nie? Te ganki są niefajne, że one działają, więc fajnie byłoby ich pozbijać trochę. Miałem wrażenie, że tak działa to kiedyś. Serio miałem takie wrażenie. Dobra, przynajmniej się czegoś nauczę. No to chujowa z umką. No to tak naprawdę tyle ruchu traciłem, że... Dobra, no to będziemy... Nic nie będziemy robić, no co ja wam poradzę. No nie rzucimy, no tak naprawdę trochę straciłem. Dobra, mógłbym Dezo rzucić, a jeszcze sobie potrzymam Hipno później. Nie wszedł ten dashik, no ale dobra. Dobra, regeneracja. No będzie się leczył dość sporo. Sporo się będzie leczył. Boli to. Boli mój osiłek ginie, nie? Tylko osiłka, spierdalać od niego, kurwy. Tamtego gówna nie zabiłem i teraz mi będzie boleć. Ja nie mogę się tak ustawić, bo potem sobie będę miał niewygodnie. No ale dobra, tego walniemy, nie będziemy tak stać przecież, nie? I biedny osiłek. Dobra, ten jeszcze strzeli, to naprawdę mocno. Naprawdę mocno. 25. Kurwa, źle się ustawiłem. Nie, no niech to chuj. Dobra. Aja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 j
Zrobimy tak. To się mówi. Zlagował mój mózg. Nie minę tego regenka, będzie tam trwała. Konia raczej zabijamy. No ja tak wyszedł, nie wiem czy dobrze, czy niedobrze. Na tym wszystkim. Wypomniałem, że on tu przejdzie, jak ja się przesunę jedną pole. Jestem naprawdę idiotą. No ale dobra. Taki niewypaczalny błąd jest naprawdę ciężki do zdobycia. No to był chory błąd z mojej strony. Naprawdę mocny błąd. Nie, takich błędów się po prostu nie robi. Łaska jeszcze jest. 1,48, jedną turę. Jest 2, 3. Jeden nog jest, dobra, bo on to przynajmniej coś strzelał. Ja sobie to tutaj zlagowało mi trochę mózga. Nie będę was okłamywał, ale sobie odejdziemy tym. No i tyle, będziemy w niego strzelać po prostu. Konik tam ładnie zbija jeszcze. Jeszcze coś tam zbija, no tego niedużo mam. 9 mocy. A 3. Chyba jak rzucę mu hipno, to tego regenka nie będzie. Nie za bardzo rozumiem, po co to się stanęło. Schował go przed tobą. No dobra, no i tak go w sumie to zabije, nie? Dobra, walnij drugi raz. Super. Tego dasza tam spróbujmy zrobić. Nie wyszło. Przebiję. Okej. Okej. Możesz mu oddać w miarę spoko. Dobra, to bez sensu w sumie. Kupił. Dobra, fajnie. Dobra, super. Biłeś kontrę. Tak czy tak go bijmy. Mam tego weśniaka gonić. Będę musiał biec tu.
I tego mam bliżej, tego bym chciał schować. I sprawdził aplikację Uber. Co przynajmniej coś bije jako jedyny tak naprawdę. Ale to powiem, jak gdzieś tam ucieknie, to mi się trochę tak średnio opłaca. On potem nie będzie szczylał i mnie wkurzał. Dobra, jedźmy go klepnijmy, bo mnie będzie potem denerwował. Wiecie, tak się ustawiłem, że też mnie wyjdzie, ale on nie może wyjść, bo wtedy ten mu szczeli, nie? I to jest takie... Albo przewóz. Bicie pocisku sobie rzucił. Gdy kontrola nad muzyką należała do ciebie, Ra. Przypomnij sobie swobodę nieograniczonego pomijania i łatwość pobierania playlist, by odtwarzać je offline, oszczędzając dane, gdy odtwarzanie losowe było wyborem, a nie przymusem. Gdy ty mi raczej nigdzie uciekniesz mi tam, ale ile on się tam nawskrzesza, no nie poszalejesz, ja mam przynajmniej dużo strzał cały czas. Ten już nie ma, regenka jest za 15. Oczyszczenie jest za dychę. Spoko. Dobra. Okej, 22. Raczej będziemy go strzelać. No odbicie coś tam. No teraz bym go wolał z łapy bić. I bić go z łapy po prostu. Wleźć tam i już go klepać tam wszystkim, co się da. Kim co się da. Łaska, no skończy mi się teraz, to bym rzucił. Będziemy łaskawi dla niego. Dobra. Super. Hit. Ten ziomek został. Raczej nie wyciśnie tutaj nic wiele. Ty tam zmieścisz, nie? Oczywiście zmieścisz. Dasze nie wchodzą, no ale dobra. Git. Pyk. Spokojnie. Ty się błędem zostawiłem, brak prawki speeda. No tak, no tak. Mógł hipno rzucić. Dobra, wygraliśmy. Dzięki wam za dzisiejszy odcinek. Było fajnie i przyjemnie zagrać z wami. Dzięki wam, fajna gra była. Trochę moich błędów, nie zaprzeczam. Nie zaprzeczam, że trochę powaliłem. Tam jeden błąd, co przesunąłem się tym, to sobie przegrałem prawie tą grę. Nie przegrałem, miałem dużo wojska, nie? Ale o to mi chodzi, że... Źle tam się ustawiłem. Mi się daje, że w sumie powiem... Znaczy... Dobrze to było, nie? To osłabienie klątwa przynajmniej będę wiedział na przyszłość. Nie będę jej rzucał i marnował, bym mógł sobie wtedy wiedział, bym to z ten grupowy rozkład po prostu wziął i go rzucił, żeby po prostu tam bił te nawet 80. To zawsze coś. Się całkiem gry, jak rzucicie na 5 jednostek, no to już jest parę, kilkadziesiąt, kilkaset obrażeń na daną jednostkę. Więc to jest dużo. No, głupi ja byłem, głupi jestem, nie? Jednak to się tak nie stakuje, jak myślałem, bo byłem po prostu głupi. Dobra, dzięki wam za dzisiejszy odcinek, to dotrwał do końca, bardzo fajne, no i cóż, dzięki wam i życzę wam dobrej nocy, miłego wieczoru i jeszcze raz dzięki za oglądanie. Bye, bye!